Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam sekretne zmiany, które przyniosła aktualizacja 6.02 oraz jakie skrywałem motki i inne ciekawostki w plikach gry. Epic co 2 tygodnie zawsze wypuszcza dla graczy Fortnite nową aktualizację wypełnioną zmianami i nowościami. I jak już na pewno zauważyliście, część z tych zmian nie zawsze pojawia się na oficjalnych notkach o aktualizacji, nie wspominając o informacjach ukrytych w plikach gry. Niestety, w tym tygodniu nie doczekaliśmy się żadnych większych ciekawych zmian. Sekretne tunele w piwnicach domków w płaczącej puszczy to nadal ślepe zaułki, a w tajnym laboratorium nic się nie zmieniło. Bunkier także zostaje nienaruszony. Doczekaliśmy się tylko kolejnych wystrojeń w motywie Halloween, ale to nic nowego. Jedyną nowością jest nowa nazwa dla kiedyś zalewu zdobyczy, teraz to miejsce nazywa się Zalew Zacieków. Choć tak czy siak, trochę tu zdobyczy jeszcze jest. A w temacie wycieków, tak prezentuje się lista skinów, które na ten moment mamy możliwość podejrzeć. Jednak Epic schowało 2 skiny w jednej z lepiej zaszyfrowanych paczuszek danych. I niestety, tak jak przed aktualizacją, znamy tylko nazwy. Durburger Pyjamas oraz Oniz. Nie wiemy, co jeszcze skrywają specjalnie zaszyfrowane pliki, ale wygląda na to, że Epic będzie pozwalało nam wykopać z plików gry tylko to, co będą chcieli, żebyśmy widzieli. I może to dobrze, bo zawsze będzie ten element niespodzianki. Prawdopodobnie mogliby poddać teraz wszystkie nadchodzące skiny takiej blokadzie, ale wydaje mi się, że YouTube'owa i Twitterowa scena Fortnite trochę by na tym ucierpiała. Poza tym, jeśli zakupicie skina Czaszkownik, czyli Skull Trooper, otrzymacie możliwość wykonania paru wyzwań, za wykonanie których nagrodą główną jest Bugbling Widmowy Portal. Z pliku gry dowiedzieliśmy się, że jest dla niego jeszcze dostępny fioletowy wariant, jednak prawdopodobnie będzie on tylko dla posiadaczy Skull Troopera z poprzedniego roku. Jednak czy widzieliście, że ten Bugbling kiedyś raz na jakiś czas wypuszczał duchy postaci z Fortnite? Jeśli przyjrzymy się na wyciek sprzed paru tygodni, to widać, jak raz na jakiś czas wydostają się z niego duchy, a co przestworzy rdzawego Lorda T-Rexa. Teraz, albo za krótko patrzyłem, albo twórcy postanowili się pozbyć tej funkcji. Tak czy siak, to mała ciekawostka. I niestety to tyle z ukrytych zmian czy nowości. I tak mam dla was do pokazania dopiero nadchodzące do sklepu emotki w grze. Ale tym razem przygotował je dla nas Hesku. Jeden z moich widzów, który zaproponował, że przygotuje filmik z nowymi skinami i emotkami z polskimi nazwami. Za co jestem mu bardzo wdzięczny. Dlatego was do niego odsyłam w przypiętym komentarzu. A co do emotek i skinów, ale niestety nie wszystkich, zobaczcie i posłuchajcie sami. I to tyle. Koniecznie dajcie znać o waszej ulubionej emocji i skinie. A przypnę wam serduszko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie, bo ja...